Siemaneczko widzowie, mamy niedzielę, ja tutaj mam zrobioną kawusię, nazywam się Kacper i zapraszam na nową serię, pierwszy odcinek, moja taktyka na climbowanie z TFT, także zapraszam i kłaniam się nisko aż po same kule. Jakby ktoś nie wiedział co to climbowanie, czy z LoLa, czy z TFT, czy z angielskiego, no to wspinaczka coraz wyżej. I najczęściej meta się zmienia tak w przeciągu 2-3 tygodni, także będę tą serię nagrywał, tak jak mówiłem, co te 2 tygodnie. Najczęściej w niedzielę rano przy kawie. I to będzie taka krótka seria, którą będę chciał zainspirować wszystkich. Może coś zobaczą, albo mi podpowiedzą, żebym coś zmienił w tej taktyce. Albo właśnie ją zapożyczą i sklejmują kilka dywizji wyżej. A tak wygląda na aktualne 2 tygodnie ta taktyka. Już grałem tydzień i świetnie się sprawdza. Są w niej powiedzmy 3 buildy tak poszczególnie, a między tak 5 do 7 skacze. Pierwszy build, który jest najbardziej kontestowany, ale jest najsilniejszy, czyli no król wśród esek, tutaj Akshan reroll, bo Huragan dostał, można by powiedzieć, buff, ale to jest, nie wiem, czy hotfix, czy zmiana, że teraz jakby prokuje wszystko, co tylko możliwe. I dzięki temu Akshan z R-ką tam miażdży. Więc musisz mieć Huragan do tego buildu. I tutaj masz jakieś ofensywne itemy, które dadzą najwięcej damage'u Akshanowi. W tym buildzie najważniejsze, żeby Akshana na 3 gwiazdki zdobyć. Możesz tam przy okazji jakąś Ashkę na 3 gwiazdki dać, czy właśnie Lissandrę, bo to też jest trójka. I na początku tam grasz jakieś carry jak Jinx, czy Jhina, coś tak, jakiś taki strzelec. I jakiś taki mocny front. I itemy są najważniejsze na Akshanie i na Sejuani, jak widzicie. I najważniejsze wbić level 7 z jak największą ekonomią, jakieś dobre augmenciki sobie wbić i nadwyżkę cały czas rolować, aż zdobędziemy Akshana na 3 gwiazdki. Druga ważna sprawa, musicie dobrze skautować. Jak przynajmniej jeszcze 2 osoby w to idą, to już nie ma co wchodzić, naprawdę. Chyba, że macie najwięcej życia, a to są jakieś bobasy, które nie ogarniają i szybko odpadną. Że na przykład wy macie 80, oni po 50, no, czy 40, wtedy można wejść. Także kiedy wchodzić? Jak jako jedyni to kontestujecie, albo jesteście jako drudzy w kontestowaniu i jak macie dużo ofensywnych AD itemów, jakieś miecze, najlepiej i łuki. Z tego możecie wszystko coś do Akshana złożyć. Pozostałe 2 buildy mam tutaj, bo nie ma ich na stronie, bo są bardziej sekretne. No dobra, jeden jest, ale no. Noxus jest. A tutaj Noxus każdy zna, nagrałem z tego poradnik. Tutaj edit. Tutaj nagrałem, pokazałem różne warianty, ale głównie chodzi o to, żeby mieć 6 Noxusów. Kate z tym itemem, Dariusa z tym i jakieś inne ofensywne AP i AD itemy. Są tutaj na stronie nawet. I tak, no to jest też reroll comp, bo teraz rerole są w modzie, także chyba pomyślę nawet nad zmianą bohatera z Eza, bo dostał nerfa. To raz, a druga sprawa, bardziej pod reroll, może jakiś inny się przyda. Widziałem Wladimira, dużo grają, żeby na początku poprzegrywać trochę. Ale tak, wracając do team compu z Noxusu. Czyli najważniejszy Darius, Kata na 3 gwiazdki, level 7 rolujemy nadwyżkę i staramy się w rundzie 3-2 wydać całe złoto zaoszczędzone, żeby ustabilizować sobie board 6 Noxusami i najlepiej Katą lub i Dariusem 2 lub slash i. Tak, no i jak nie uda się tych 6 Noxusów, to tam dorzucamy sobie jakiegoś Assassina do Katy czy jakiegoś Molocha do Dariusa. I śmigamy. To jest mega mocny komp. Nie jest aż tak kontestowany, jak powinien być, bo jest naprawdę potężny. Także jak też widzicie tylko jedną osobę, czy dwie, które w to idą, to możecie śmiało śmigać, bo nawet jak będzie was trójka, to ty sobie zrobisz Dariusa na 3, ktoś inny Katę i też możecie o top 4 powalczyć. W ten komp idę, jak dostaję więcej AP itemów, bo no, jak mam AD, to już wolę sobie iść w takiego Akshana czy coś takiego. Albo jak mi pojawi się Kata czy Darius od razu w sklepie i mam te 3 Noxusy i jakoś tak to idzie, to wtedy lubię naprawdę. Widzisz Dariusa na start, no to po prostu lecisz w to. I trzeci team komp to jest taki, który można by powiedzieć abuzuje, bo jest bardzo
mało kontestowany, jest bardzo secret buildem. Mało osób w to idzie, jest mega fun to play i jest najprostszym buildem chyba tego sezonu. Czyli to jest Jinx Vi Carry pod zone. I to jest świetne w tym, bo jak idziecie pod ten build i zobaczycie, że ktoś was kontestuje albo nie siadają wam Jinx czy coś takiego i też macie huragan, to przechodzicie od razu Vakshana. Możecie sobie wtedy od razu Shurima jakąś dołożyć, bo do Vi na początku gracie takiego Renektona czy kogoś, jakiegoś innego siłka i tu już możecie zrobić Shurima sobie z tego. Jakiś action wam wleci albo nie i po prostu przejdziecie potem w Shurima, bo widzicie, że ktoś wam Jinx podkrada do jakichś tam innych kompów albo właśnie nawet do tego, bo zobaczył mój poradnik i zaczyna grać albo, nie wiem, na jakimś chińskim serwerze czy coś takiego. To wtedy przechodzicie Vakshana, więc to jest super. To jest właśnie flex, że macie AD itemy, to gracie pod Jinx. Nie trafia się wam Jinx, idziecie Vakshana. Dostajecie AP itemy, idziecie w katę Dariusa. A jak Darius jest kontestowany, to mam jeszcze wtedy dwa awaryjne buildy. I tutaj to już jest w tych standardowych team compach. Czyli jak macie te AP itemy jakieś, albo wam wejdzie Azir w sklepie, to też można iść pod strategistów. Drugi build z pobocznej taktyki to też są Voidy. Jak wam się trafi emblemat Voida, to zawsze idę pod Voidy, bo to jest Baron Nashor, to jest top 1 albo top 2 gwarantowane. Więc macie emblemat, idziecie w to. No a tak to jak już to wszystko nie zadziała jakimś cudem, czyli i Jinx nie siądzie, i Akshan, i Noxus, to wtedy tutaj jakieś tam buildy byle jakie stąd można potestować. Z Akshana najprościej przejść mi wtedy w tutaj Afeliosa, chociaż nie jest za dobry, raczej nie będzie top 1-2, raczej 4-5, ale nie stracicie LP i idziecie dalej właśnie. Najważniejsze, żeby mieć plan B. Także jeszcze powtórzę na zakończenie takie podsumowanie moich team compów. Force Jinx, ewentualnie Akshan, jak siądzie early Akshan, albo jak widzicie, że jakimś cudem nie abuzują tego Akshana, bo jest naprawdę dużo teraz abuzerów. A druga sprawa, AP itemy, albo jakiś Darius czy Kata ci siądą na początku, no lecisz w tego Dariusa i Katę pod Noxus. A jak wejdziesz Patua z Pogromcą, to masakra. Zetre roll z Katą i też Dariusem, to jest jeszcze wyższy poziom. Także też polecam sobie potestować. No i tak to działa. No i życzę wam miłego poniedziałku prawdopodobnie, bo filmik wrzucę później. Jakiejś smacznej kapusi, sukcesów w TFT.